Jest poniedziałek, 18 marca. Zaczynając tę modlitwę, zwróć szczególną uwagę na to, co właśnie teraz nosisz w swym sercu. Być może coś cię ucieszyło, albo na coś niecierpliwie czekasz. A może spotkało cię coś przykrego i czujesz w środku żal, złość lub rozczarowanie. Stań z tym wszystkim przed Jezusem. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znowu w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a on, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Historia opowiedziana w dzisiejszej Ewangelii jest pełna emocji. Faryzeuszów zaślepia radykalizm, chęć wymierzenia sprawiedliwości zarówno wobec kobiety, jak i wobec Jezusa. Oskarżona kobieta jest zapewne pełna lęku, wstydu i rozpaczy. Tylko Jezus zdaje się być jakby z boku i pozwala tym wszystkim emocjom swobodnie wypłynąć. Spróbuj, podobnie jak On,
stanąć teraz z boku tego wszystkiego, co w sobie nosisz. I pozwól, by w obecności Boga swobodnie to z ciebie wypłynęło. Jeśli człowiek pozwoli, aby to wszystko, co w sobie nosi, wypłynęło z niego, to powstaje przestrzeń na słuchanie, na usłyszenie słów Jezusa. Na ile to możliwe, spróbuj teraz zbudować w sobie przestrzeń wewnętrznej ciszy, nastawionej na słuchanie Boga. Nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. To słowa Bożej łagodności, słowa pokoju, ukojenia, przyjęcia i pełnej akceptacji wobec ciebie. Co konkretnego te słowa oznaczają teraz w twoim życiu? Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znowu w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie.
W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Pozostań jeszcze chwilę w ciszy i spróbuj się wsłuchać w to wszystko, co Jezus chce ci właśnie teraz powiedzieć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.